Znaczy nie jestem pewien, czy ponowne użycie zaklęcia skasuje mi te żywiołaki, znaczy się, czy skasuje mi je, czy doda mi je do puli jakby, by się tak wyrażę. Dobra, na pewno jeden z nich pójdzie na żywioły. Jest... Zgaduję, że ten pójdzie na żywioły. No i dziękuję, jesteście teraz pięknie w zasięgu. I on pójdzie na żywioły. Tak myślałem. To było do przewidzenia. Teraz gargulce, one się wolno ufają. Dobra, ale grunt, że przynajmniej wygramy to z małymi stratami. No chora, na tym scenariuszu jest coś za dużo żywiołu. Takie scenariusze należy niszczyć. Yo! 1000. Ja już mam argument, jak tylko 1000. Jak tylko 500 expo, to co to jest 500 expo? Biorę złoto, którego jest zawsze 500 więcej. No i tak nic nie przebije tych skrzynek, które można było zdobyć u Tiru na tej wyspie. Pieso nie. Znaczy się w tej kampanii z Findanem, co nie? To były te takie skrzynki, co nie? Które dawały nawet po 1500 zł. Coś podobnego. Znaczy, nie, Boże, 7 i 8 tysięcy zł nawet dawały. I 7,5 tysięcy doświadczenia. To sobie wyobraźcie takie skrzynki. Nie, daruję wam. Czekajcie chwilę, muszę otworzyć. Dobra, jestem tam z powrotem. Kontynuujemy sobie Heroesa. To jest zupełnie niepotrzebny bubel na ten scenariusz, bo nie potrzebujemy szybkiego przemieszczania. Mamy dowolną ilość czasu na odnalezienie ten. Co przeczytałem to już na szybciutko, tak? No jakbyście chcieli dokładnie sobie czytać, to wiadomo co. O! Widmowe zastępy. To rozumiem. Z takim zaklęciem możemy walczyć. O! I kolejne wsparcie. Pamiętacie, w tym scenariuszu szukać takiego czegoś, jednostek akademickich, które pilnują właśnie takich do nauki ten, czarów. Takich różnych badzieli, co nie? Bo dzięki temu... Bo to jest znak, że oni się przyłączą na pewno. To jest pewne wsparcie, o. Pewne. Dobra, my oczywiście potworzymy sobie nowe zastępy. Już wiem nawet czego. Otóż na pewno was. No już jest tylko... A nie! Komputer robi... Nie. Rzucił się na oryginały. Nie daruję tego. Nie daruję. Nic się nie dzieje. Pamiętajcie, nic się nie dzieje. Te straty są minimalne. Weź się, bardziej się z tym razem postaraj. Co to ma być? Za odjebywanie.
Niestety komputer już nie jest taki jak kiedyś, już nie daje złapać tą samą taktykę w postaci, wiecie, że stworzy kopię, on będzie atakował kopię. Bo ten starym jeszcze ten, stary sztucznej inteligencji zdecydowanie do siły czarów. A. Zaraz moment, magowie. Zaraz mniejsza o tam mag. No magowie mogą nam solidnie zaszkodzić, więc ja muszę tutaj już nieco inaczej te siły polokować. No a na szczęście uda nam się bardzo szybko zrobić z nim porządek. Ojej, bolało. Ale jak to serio to w ogóle? Pytanie, czy ja na was w ogóle muszę jakikolwiek czar rzucać? Lepiej, żeby te gremlinsy z nim poradziły. A w sumie Zechir dobije już. Powinien sobie dać radę na tym etapie. No i oczywiście dał radę. No nie, no weź się pod zasięg tak bardziej. I po walce znowu udowodniliśmy komputerowi, że można spokojnie, bez strat przeprowadzić walkę. No, zdecydowałem się na magów. Te kopalnie są zbędne. Wszystkie, znaczy tylko złota nie są zbędne, ale wiecie jak to jest ze złotem, one są naprawdę... Co był za dezorient? No szkoda trochę. Nie, nie lubię żadnych mieć kar do inicjatyw. Sprawdzam, czy czegoś nie ominąłem. Chyba nie. Mogę wam nakopać. Bo oni też są trochę denerwujący. Niestety. I ten ich atak na krzyż nieszczęsny. Właśnie się im wjebałem pod zasięg. Bardzo mądrze. Moment. Sporo się na magii. Świetnie. Świetnie. Daje kurwa iście po prostu. Niechcący oberwał golemy moje. Dobra, lepiej będzie ich przyblokować. To przyblokuj, ale nie atakuj w taki sposób. Ty już zaatakuj. Skruszaj je.
chociaż ja samego rzucę czary i tak to gówno daje. Więc nie wiem, po co to zrobiłem. O Jezus Maria, oni nawet z ręki potrafią mocno uderzyć. A nie mają pewności. A nie mają oni pełnej walki ten. No wiecie, czego nie mają. Ale mi zdzielił. No, przynajmniej spokój z nim. Ja już się nie dziwię, dlaczego ich tygodniowy przyrost równa się 5, jak oni tak walą nawet z ręki. Już się nie dziwię już. A teraz będziemy się bezlitośnie bić. W końcu te krasnoludki padły. Możemy iść dalej. Pewnie zostawiłem po sobie 15 cennych artefaktów, ale mniejsza o to. I tak są one chyba cholernie dobrze strzeżone. Wiecie, gdybym grał moim Zephyrem, tym, którego używałem. Gdybym grał tym Zephyrem, którego używałem w podstawce, tym wyekspionem, to już inna historia oczywiście, ale tak, no to nie podyskutujemy sobie. A ty sobie nic nie rób, bo jeszcze tylko zaszkodzisz. No. O. Jakiś koncert. Udało mi się na szczęście zrobić z nim porządek, zanim zdążę zrobić jakąkolwiek krzywdę. Też nie wiem, dlaczego ja się tych kolosa boję. Powinienem się tytana bać bardziej. Znaczy, powinienem się w ogóle bać tytana, a nie kolosa, ale mniejsza o to już. Niech będzie eksperckie dowodzenie. Dobra, to wydupcie tych maków ze względu na rakszasy, co nie. O nie, o powiedzcie mi, że oni się przyłączą, ale jeżeli oni się będą chcieli przyłączyć, to będę musiał. A grabiny się wydupcie. No niestety na wasze nieszczęście zgodzili się współpracować. Mumie nie są jakimiś specjalnie trudnymi przeciwnikami. A, jeszcze o was zapomniałem.
Chcę wszystkich. O kurwa. Nie, to już jest przesada. Ale w sumie nawet dobrze. Dobra, może gdzieś szczęście. I gówno. Pytanie, czy ja mam oczyszczenie. Bardzo bym prosił. No, na szczęście mam. Albo nie, już. Niech se będą zdezorientowane. Ja się tymi mumiami zajmę inaczej. Bardziej, że tak powiem, na wesoło. Te mumie to są chyba piąty poziom. A właśnie, chyba ich nie pokazywałem. Proszę bardzo, możecie sobie poczytać. Tym drugim trzeba. O, i to rozumiem, taką moc uderzeniową. One shot, one kill. I love this game. Niech sam podejdzie. Jeśli go trochę pognębimy. I cios łaski. Właśnie takie pytanko, od czego wiedźma może nas nauczyć. Pewnie nic ciekawego. Zgaduję, że to któraś ze szkół magii będzie. Mogę się nawet o to założyć, że to jest któraś z magii. Dobra, nie będę się zakładał. Bo jednak nie. Nie wiem, na jakiej podstawie sobie założyłem. Już chyba na podstawie tego, że w poprzedniej była jakaś szkoła magii. Wiecie co? Te kartki wiedźmy byłyby fajne, gdyby nie to, że dają po prostu losowe skille. A to jest bardzo niepraktyczne. Losowe skille. Ponieważ, jak sami wiecie, są pewne osoby, w tym ja, lubią sobie zaplanować od początku, jak chcą swoją postać wyekspić. A taka wiedźma może im pokrzywać, może pokrzywać plany bez problemu. Wystarczy, że da nam nie to, co trzeba, już mamy plan cały ten. Więc jest troszkę taka nietaktyczna ta wiedźma. A tak! Dobra, już Zehir coraz bardziej przypomina takiego Zehira, jakim chciałbym grać. Bardzo dobrze. Ale to wciąż nie jest to. No, mam wysokie morale, ale w życiu mam te wysokie morale. Ja chcę mieć w końcu szczęście. Mogę mieć nawet minus jeden morali, byle tylko mieć też wysokie szczęście. Wiecie, te minus jeden morali to się tak bardzo w znaki nie dają. Ale tego już nie przeżyjecie. Mendy. Będę dalej kontynuował moje rakszasy. Sorry, ja wolę nie zaczynać z takimi przeciwnikami. Mam swoje powody.